Dzień dobry, witajcie w kolejnym poradniku na moim kanale. Dzisiejszy temacik będzie dotyczył praktycznego sprawdzenia czujnika ciśnienia paliwa, który znajduje się na listwie. Oczywiście mówimy o systemie w tym momencie Boscha. Kto oglądał oczywiście filmiki poprzednie, wie jak sprawdzić taki czujnik na stole, jakie parametry powinien mieć, jakie może uzyskać, do jakich parametrów jest jego wyjście. Natomiast nim przejdę do filmu, chcę bardzo podziękować za miłe komentarze, które się znajdują pod moimi filmami, za wsparcie z Waszej strony, bo myślę, że bez tego dzisiaj by mnie tutaj nie było. Ale nie przedłużając, przechodzimy do temaciku. Więc tak, jeżeli znamy już położenie czujnika, wiemy gdzie się znajduje, przechodzimy do jego pomiaru. Tylko przechodzimy już do rzeczy praktycznych. Pozwoliłem sobie do tego wykorzystać miernik, igłę, które oczywiście pokażę, wbijamy nie w przewód, tylko oczywiście igłę wbijamy od boku do wtyczki. Dlaczego? Dlatego, że gdybym sobie taki przewód nakuł, to po pewnym czasie w tym miejscu może się okazać, że dostanie się woda, przewód zrobi się zielony i później podczas jazdy gdzieś któregoś dnia nagle może się okazać, że pojazd odmówił jazdy, wyrzuca błędy i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo częste błędy popełniane przez mechaników, którzy próbują sprawdzać czujniki i instalacje, nakuwając po prostu przewody, zamiast wbijać do kostki dłuższą igłą sondą, żeby sprawdzić, a wierzcie mi, że się da. Także nie dajcie się naciąć na takie rzeczy, bynajmniej w praktyce się to sprawdza. Dobra, mamy wykorzystany miernik, mamy wykorzystany mój tutaj przenośny mały tester. Co prawda słoneczko w tym momencie odbija się, ale to nic, zaraz przejdziemy do tematu. Więc tak, w tym momencie w pojeździe mamy zapłon włączony. I co by nas najbardziej interesowało? No właśnie, interesowałoby nas na pewno, co taki czujnik ma po podłączeniu do, kurcze, do instalacji. Więc od razu powiem tak, taki czujnik wpięty do instalacji nie robi nic oprócz tego, że na jego wyjściu pojawia się napięcie. Napięcie to jest zależne już od tego, jakie ciśnienie panuje na listwie. W systemie Boscha, akurat tutaj, który jest, z elektrozaworem, który upuszcza ciśnienie na listwie, minimalne napięcie uzyskiwane przy prawidłowo działającym czujniku to jest 0,5 V, czyli 500 mV. I to w tym momencie widzimy na odczycie tutaj, na środkowym oczywiście przewodzie. Tylko sytuacja wygląda w ten sposób, że to dotyczy czujnika, który prawidłowo dostaje napięcie. Czyli jeżeli mamy pewność, że nasz czujnik nie obciąża 5 V i faktycznie te 5 V istnieje na tych pinach zewnętrznych, bo jak wiecie, że ten czujnik ma 3 piny, po zewnętrznych pinach ma zasilanie i środkowy pin to jest już pin wyjściowy, to względem tego zasilania, czyli masy, mamy na wyjściu 5 V. Te 5 V, przepraszam, nie 5 V, tylko 0,5 V, czyli 500 mV. 500 mV, dokładnie tak. Co się przekłada oczywiście na ciśnienie, tak jak tutaj widać, 210 kilopaskali. To tak na chybcika przeliczając jest 2,1 bara. To jest ciśnienie, które jest pokazywane dla komputera, a odczyt czujnika to jest 0,5 V. Nie ma możliwości takiej, żeby czujnik prawidłowo działający na włączonym zapłonie dawał napięcie, przykładowo teraz strzelę, 5 V. A dlaczego? Dlatego, że 5 V to jest maksymalne graniczne już przekroczone napięcie, które daje informację do komputera, że czujnik jest uszkodzony. I w tym momencie mamy wpięte, tak jak mamy wpięte, mamy 2,1 bara tutaj wyjściowe, ale co może się stać, jeżeli taką kostkę wypniemy? Więc ja pozwolę sobie na wypięcie tej kostki. Delikatnie, bo ona jest kurczę nie wpięta. O właśnie, czujnik został wycofany, co prawda siedzi sobie dalej na kostce, ale już nie łączy. I tu w tym momencie na moim mierniczku pojawiło się 5 V. To jest 5 V, które już się pojawić nie powinno, czyli napięcie, przy którym nasz komputer zrzuca możliwość odpalenia samochodu. Dlaczego? Dlatego, że ciśnienie aktualnie jest maksymalne osiągnięte
tak jak widzicie tutaj, 1800 barów. Po przeliczeniu oczywiście tych kilopaskali. Za dużo zer, żeby to teraz liczyć. W każdym bądź razie 1800 barów to jest ciśnienie, przy którym już ten układ nie pracuje. Dlaczego? Dlatego, że czujnik, który jest zamontowany na listwie, jak odrobiliście lekcję, oglądaliście poprzednie filmy, daje na swoim wyjściu od 0,5 V do 4,5 V maksymalnie. I to napięcie już nie może zostać przekroczone. Jeżeli ono zostaje przekroczone, to jednocześnie mamy usterkę, którą musimy zdiagnozować, bądź po prostu uszkodzony sam czujnik. Więc takie napięcie, jeżeli się pojawi 5 V, komuś na instalacji prawidłowo działającego czujnika, to jest niemożliwe. Natomiast jeżeli czujnik nasz będzie uszkodzony, tak jak w tym momencie, jest przykładowo uszkodzony, bo dla komputera on nie widzi pinów zasilających, tylko widzi ten środkowy pin. Więc na środkowym pinie ten rezystor, który gdzieś kiedyś ja już poruszałem na filmie, daje 5 V właśnie zasilania na ten środkowy sygnałowy przewód. I to daje ciśnienie 1800 barów. I oprócz tego pojawia się rzecz taka. Tak jak w tym momencie, nie wiem czy to będzie słychać czy nie, ja się spróbuję zbliżyć. Słychać buczenie. Nie wiem czy wy słyszycie to buczenie, ja w każdym razie bardzo dokładnie. To jest buczenie jakie? Jest to buczenie elektrozaworów, które pojawia się w momencie osiągnięcia wartości krytycznej przez układ paliwowy. Po co? Po to, że gdyby na przykład zdarzyła się kolizja pojazdów, w którym oberwały się przewody od czujnika, a silnik pracował, więc w tym momencie elektrozawory, ten, który upuszcza ciśnienie, jak i zarówno ten, który jest zaworem wydatku paliwa, mają tak działać, by ograniczyć pracę silnika praktycznie rzecz biorąc do zera. Czyli ten czujnik, który jest ciśnienia na listwie, ma zbić to ciśnienie, uniemożliwić pracę silnika. Tak to właśnie wygląda. Jak w tym momencie sobie wepnę ten przewód, momencie, bo mam tutaj gorący układ, czujnik jest dopięty, pojawiło się 0,5 V, czyli 500 mV pojawiło się tutaj na układzie środkowego pinu, elektrozawory zostały wyciszone i tym samym nasze ciśnienie spadło do 210 kilopaskali. Kurczę, nie wiem czy to widać, widać w tym momencie, co daje 2,1 bara. To jest ciśnienie, które jest odczytywane przy prawidłowo działającym czujniku. Także myślę, że w ten sposób będziecie mogli sobie już coś zdiagnozować. Możecie sobie również dobrze też test taki zrobić po odpięciu całkowicie tego przewodu od czujnika. Jest jeszcze jedna rzecz. Są czujniki, nie będę mówił, przytaczał w jakich pojazdach, dlatego że musielibyśmy sporządzić w tym momencie listę, w których na pinie środkowym po wyłączeniu, po odpięciu tego czujnika pojawia się 8 V. Tak, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że gościu gadał o piątce, a skąd się nagle wzięło 8. Są otóż systemy w pojazdach, które po wypięciu czujnika, czyli bez obciążenia, bez piętego czujnika, mamy na linii 8 V. Jest to prawidłowa reakcja, która zostaje później oczywiście te 8 zduszone do prawidłowej wartości odczytu czujnika. Także myślę, że ten filmik pozwoli Wam ułatwić już jakąś diagnozę, czy czujnik jest prawidłowo działający. Oczywiście na zgaszonym silniku, bo jak wiadomo, jeżeli pojazd zapalimy, to napięcie się zmieni. Pozwolę sobie go co prawda odpalić. Tylko muszę sobie dopnąć kostkę i chwila, robimy test odpalenia. I zobaczymy sobie, jakie będziemy mieli wartości już po odpaleniu. Nie wiem czy mnie słychać, jeżeli słychać, to tak jak widzicie, czujnik na biegu jałowym daje wartość około 1-2 V. To jest wartość właśnie prawidłowa, którą pokazuje czujnik, a komputer nas odczytuje. ...305-307, co do wartości oczywiście około, takie ciśnienie uzyskuje nasz czujnik, nasz układ paliwowy. Czujnik odczytuje to i przekazuje, czyli już wiecie, że 1-2 V na listwie przekłada się na ciśnienie
robocze biegu jałowego, czyli 300 parę barów, 305, 307, to są około granice, bo wiadomo, że ciśnienie się zmienia w zależności z dawkowaniem. Także póki co zgaszę silnik, poczekajcie. Także póki co już wartości macie, wiecie jakie być powinny. Także dziękuję za oglądnięty film, za stracony czas, jeżeli tak uznaliście. Życzę miłych napraw oczywiście i zapraszam do kolejnych poradników, zapraszam do komentarzy. Także póki co, na razie, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.